Dobra, dzisiaj taki filmik o stacjach pogodowych. Po prostu, żeby coś sobie pogrzebać. Po lewej stronie taka oto stacyjka, która pokazuje wilgotność, temperaturę otoczenia. Dostałem ją kiedyś w cateringu, jak pracowałem. Zasilana na dwie baterie, a czy na jedną baterię. Drugi slot jest po to, żeby tylko sobie schować bateryjkę. Jak widać, działa. Natomiast druga stacja, dostałem ją od pewnej osoby, która gdzieś tą stację kiedyś gdzieś tam kupiła, ale nie działa. Pokrywka gdzieś tutaj mam z boku, gdzieś mi uciekła, nie mogę jej znaleźć na razie. Wygląda fajnie, czarna. Wyświetlacz. Zobaczymy, co się z nią dzieje. Spróbujemy ją naprawić. Wyciągam dwie baterie sprawne, Enelopy. I włożymy do tej czarnej stacji. Słychać, było piknięcie jakieś. Natomiast nic nie wyświetla stacja. Light down, up, mode, maximum, minimum. No nie działa. Jeszcze raz. O, tylko schodzi. Jak buzzer pika. Niestety nic. Jeszcze wam mikrofon przybliżę, żebyście sobie usłyszeli te piknięcie. Jeśli coś takiego. Jednak na stacji nic się nie dzieje. Zobaczmy, co ona ma z tyłu. Podpięcie do zasilacza 4,5 V i zrobimy mały myk. Mam tu ten taki specjalny, fajny wynalazek. Końcóweczka, która pasuje pod to na USB-ka i zobaczymy, co się stanie, jak podepnę ją pod ładowanie. Działa. Niby ładuje. Nie wiem, co jest w środku. Czy ona ma jakiś akumulatorek? Ale to było trochę bez sensu, bo w sumie jak ma baterię. Czy to po prostu jest na akumulatorki stacja? Nie wiem. No ale co, działa? Modę. Bawimy się troszeczkę tą stacją. Godzinę można ustawić. Fajnie, fajnie. Aha, tu się chyba MD. Teraz się bawimy przyciskami. Nic. Tą też nie. Tutaj mi nic nie działa. Aha, dłuższe przyciśnięcie. U, to zmienia ten. To nie. Dłuższe przyciśnięcie mode, co zrobi? O, teraz mamy czas. Która jest 15:34. Aha, dobra. PM, czyli będzie trzecia. Teraz dalej się przyłączymy. Ile? 34. 10, 20, 34. 35 niech będzie. OK mode. I teraz spróbujemy sobie zrobić dłuższe. Czy on pokaże 15? 15, dobra. No OK, to już troszeczkę ją obkumałem. Czas wiem, jak ustawić. Max i min. Minimalna, aha, on tu pokazuje maksymalną, minimalną, wyłączona, dobra. A dłuższe przytrzymanie.
Nic. SNZ. Nie wiem, co to jest. Snus. SNZ. Coś mi przyłączyło. Dobra, jeszcze raz ustawię. To jest chyba alarm. Czwarta. Czwarta dwie. Dobra, to nie wiem. Mode. Ciekawe. 15, a tu jeszcze się ustawia. Dzień i miesiąc. Tylko teraz jak tu ustawić to dłuższe przetrzymanie? 20.06. 20.06? Dobra, się nim bawię później. Generalnie co? Po podpięciu działa. Teraz wyjmę zasilanie. Zobaczymy, co się stanie, czy będzie działał. Chyba działa, ale nie ma podświetlania. Light, zobaczmy. Nie, nie działa. Czyli ma jakiś problem z zasilaniem z baterii, podejrzewam. Tak. Dobra, to więc robimy tak. Ja go rozkręcam, robię pauzę i zobaczymy, co będzie tam się działo w środku. Dobra, śrubki są już wykręcone. Zobaczmy, co siedzi w środku. Tak, mamy wnętrze tego. Jest nawet jakiś tutaj czujnik, widzę. A to ciekawe. To wygląda jak czujnik zmierzchu światła? Chodzi mi o to. Dioda od światła, nie wiem. Czy jakiś element od mierzenia wilgotności może? Nie wiem, nie wiem naprawdę. No i tak, od baterii mamy tutaj, tutaj. Ale dlaczego? Dobra, jeden idzie. To jest od zasilania. Idzie tu i tu. Zasilania idzie plus dwa czerwone. No, kto to tak robi? Zasilanie idzie do kondensatora. Z kondensatora idzie przez to. I tutaj idzie od baterii przez diodę SS14. Patrzę się tak na elementy tutaj. Tutaj mamy jeszcze jakieś diody Zenera. Dwie. Myślę, że będzie to łatwe do zrobienia. Bo podejrzewam prawdopodobnie, że sytuacja była taka, że ktoś podłączył za duże zasilanie pod właśnie ten zasilanie. Mogła dioda się przepalić. Ale mało elementów jest, także dużo nie będzie zabawy szukanie usterki. Dobra, ja robię najpierw tak. Robię pauzę i będę sobie sprawdzał elementy i potem wam coś powiem więcej. No i dobra. Nagrywam dalej. Szukałem problemu i znalazłem. Podłączenie baterii idzie tutaj. Przechodzi przez diodę. Idzie tutaj przez kondensator, jedną nóżkę. Idzie prosto, 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 prosto tą linią.
dochodzi tutaj do tych dwóch diod. To jest od baterii. Idzie dalej i tutaj już się urywa. Czyli jest przepalona ta dioda. Tylko pytanie, dlaczego się przepaliła? Czy po prostu wysiadła, czy ktoś podłączył jakieś baterie większe? No nie wiem. W każdym razie zasilanie bateryjne kończy się tu, bo idzie dalej, 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 dalej. Od tego dokładnie zaraz wam powiem. Idzie, aha, tutaj, tutaj, tutaj idzie. Tu do góry dochodzi do rezystora. Z rezystora idzie już na jakiś tutaj. Nie wiem, czy to jest tranzystor jakiś, czy dioda. Oznaczenie ma 1 am. 1 am. No i dalej to już idzie gdzieś chyba do procesora głównego. Także ja spróbuję wymienić tą diodę i zobaczymy, co się stanie. Akurat mam jakieś takie, kurcze, tutaj płytki z diodami. Tu ma nawet jedną jakąś. Nie wiem, czy to ma takie same parametry, bo to jest bardzo ważne też. Ale spróbujemy coś się pobawić. Jeszcze gdzieś miałem tych diod. Także ja pauzuję i robię wymianę tej diody i zobaczymy, czy stanie po wymianie. Dobra, po dłuższej trochę zabawie z tym. I działa. Zasilanie jest tutaj odłączone. Light, czyli podświetlenie. Działa na bateriach. Bez problemu. Także jest ok. Sobie go położę na biurko. Zobaczymy, jak w nocy to będzie wyglądało. Generalnie tutaj już rozkminiłem, jak się ustawia godzinę, alarm i dni miesiąca. Przetestuję sobie potem ten alarmik, jak on będzie budził. Może być fajny budzik. To na tyle. Taka stacja pogodowa zawitała u mnie. Sumie nie jest jakaś zaawansowana w porównaniu do takiego. Różni się tym, że ma kolorowy wyświetlacz dni. No i tą maksymalną, minimalną. Tu też mogę to zresztą pokazywać maksymalną, minimalną. Stopnie Celsjusza i Fahrenheita. I to tyle. Pozdrawiam serdecznie.